Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie Patryku. Odpowiadam na pana pytanie. Kto wdepnął w placek? Patryk, Arek, Jacek czy może Michał? Kto wdepnął w placek? Patryk, Arek, Jacek czy może Michał? Pyta pan Patryk. Kto wdepnął w placek? Kto wdepnął w placek? Czy Patryk? Czy Arek? Czy Jacek? Czy Michał? No cóż, wygląda na to, że Michał. Wygląda na to, że Michał. Jeżeli chodzi o pana Patryka, to w ogóle tutaj karta Asa Kielichów to jest piękna karta i absolutnie nie mówiąca o wdepnięciu w placek. Tak, jakby no, tendencji takich nie widzę. Jeżeli chodzi o pana Arka, to tutaj miałam takie początkowe wątpliwości, bo u pana Arka jakiś dyskomfort rzeczywiście jest, tak? Bo jest pokazany karta Piątki Kielichów dyskomfort, no ale dołożyłam sobie jeszcze dwie karty i no i są bardzo dobre, karta świata, karta gwiazdy, no jedna z najlepszych kart, które w ogóle mi się pokazują w tarocie, naprawdę, więc tutaj też nie. Jeżeli chodzi o Jacka, tutaj Jacek, no pokazał, jakby karta obrazująca do pana Jacka to jest rycerz mieczy, czyli taka asertywność, cięta riposta, tak? Tutaj no też miałam pewne wątpliwości. No ale dołożyłam sobie też karty i cóż, tutaj mamy kartę rydwana, czyli takiego pędu do przodu, ale również kartę szóstki kielichów, czyli takiej przyjaźni, bliskości. To jest bardzo dobra karta, tak? Ona mówi o tym, że gdzieś tam czujemy to ciepło, rodzinne, przyjaciół też, tak? Że jesteśmy w dobrym otoczeniu. No także też nie. No, natomiast pan Michał, tutaj czwórka mieczy, czy jakieś zmartwienia, stany nawet depresyjne mogą być, tak? Czy też jakieś choroby, leżenie w łóżku. Może być tak, że po prostu no, panu Michałowi no, nic się nie chce, tak? Jakieś zniechęcenie, może on potrzebuje pomocy. No, różnie to bywa, prawda? Teraz są trudne czasy. No i tak, więc no jakieś smutki są. Dołożyłam sobie jeszcze kilka kart i tak, mamy tutaj Asa Buław, czyli jakaś zmiana. Coś takiego nastąpiło, albo nastąpi za chwilę gwałtownego, intensywnego, takiego, no, co po prostu zmieni perspektywę. Tutaj mam 7 denarów, czyli czekanie. No, no to jakby zmieni perspektywę wszystkich i to tak jakby zadziała, że no wszyscy będą czekać. Ziarenko zostało bądź zostanie zasiane, na plony poczekamy, tak? No i cóż, dalej mamy kartę koła fortuny, czyli sytuacja się o 180 stopni obraca. Też wydarzą się takie sytuacje, o których nie wiemy, tak? Ponieważ one pochodzą z losu i nie możemy ich znać. Natomiast te sytuacje będą miały wpływ na dalsze decyzje, na przykład pana Michała, tak? Ale również na dalszy przebieg zdarzeń, na dalsze wydarzenia. No i cóż, tu mamy kartę Paź Kielichów. No Paź Kielichów to jest po prostu człowiek, który niestety ma jakieś kompleksy. Oczywiście wyimaginowane, no ale jednak, tak? Który czasami czuje się trochę gorszy, który czuje się niepewnie, który po prostu w pewnych sytuacjach no wolałby nie być, tak? No niezbyt, niezbyt pewna siebie energetyka, taka właśnie tego człowieka w tym momencie,
no takieś właśnie, jak mówię, kompleksy, nie wiadomo po co. Także tak to wygląda. Dalej, karta sprawiedliwości, czyli no rozliczania się samego ze sobą, czy też z innymi, podsumowań, ale również karta karmy, tak? Czyli to, co dajemy, to do nas wraca. No i jeszcze cóż, mamy kartę kochanków, czyli kartę wyborów. No, ewentualnie kartę romansu, to też trzeba przyznać. Natomiast częściej mi się pokazuje jako karta wyborów. No i finalnie trójka denarów, no. Mam wrażenie, że finalnie po prostu no, pan Michał do czegoś się przyzna, tak, czy też coś powie takiego, będzie mu lżej na pewno i będzie tutaj współpraca, bo to trójka denarów mówi o współpracy, o rozwoju, no same dobre rzeczy, ale jednak naprawdę same dobre rzeczy tutaj wyjdą i niech się pan Michał też absolutnie nie martwi, natomiast no rzeczywiście według kart no, w placek wdepnął pan Michał. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze wszystkim panom. Dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.